Pani Karolino, my się dzisiaj znajdujemy na premierze filmu Powstaniec 1863. Czym to dla Pani jest wystąpienie w takim filmie polskim i historycznym jednocześnie? No czymś bardzo wyjątkowym, ze względu też na to, że jestem osobą młodą i jakby ta historia bardzo gdzieś tam mnie porwała tym, że my w ogóle się nie zastanawiamy nad tym, jaką wolność w tej chwili mamy, jak ta wolność jest dla nas łatwa, jakim jest po prostu takim czymś zwykłym na co dzień, a kiedyś nie była i kiedyś o nią walczyliśmy, nasi sąsiedzi za ścianą o nią w tej chwili walczą i myślę, że to jest po prostu taki trochę kubeł zimnej wody na głowę, żeby doceniać, żeby jednak się jednoczyć, być razem, nie być podzielonym państwem, nie być podzielonym społeczeństwem, bo kiedyś po prostu nie mieliśmy tego przywileju wolności. Czy Pani z perspektywy czasu dzisiaj by na przykład cofnęła się w tamte czasy, czy jednak nie? Ciekawe pytanie. Chyba nie. Chyba nie, bo jednak... Chociaż już w tamtych czasach zaczynała się ta emancypacja kobiet, ale ona była, że tak powiem, raczkująca. Myślę, że jednak wolę żyć w tych czasach i mieć jednak więcej swojego zdania i być wolnym po prostu człowiekiem. Natomiast jako kobieta, patrząc na przykład pod względem strojów, to były przepiękne. No właśnie, jak się Pani grało w tych epokowych strojach? Trudno, bo to są bardzo ciężkie stroje, to są gorsety. Te gorsety są naprawdę bardzo, bardzo ciasne i bardzo trudno się je nosi, bolą od nich lędźwia i boli od nich brzuch, więc to było trudne, ale też trzeba się nauczyć chodzić w tym stroju, to nie jest takie proste. Skorzystanie z toalety jest graniczy z cudem, więc... Trudno się grało w tych strojach, ale to, że one były zaprojektowane na przykład od A do Z specjalnie dla mnie, to było czymś wyjątkowym w tym projekcie, naprawdę. To są takie właśnie, mi się wydaje, piękne momenty, jak dla aktorki szyją konkretny strój. Co się potem z tym strojem dzieje? Czy można go zachować dla siebie, czy trzeba go oddać? Nie można go zachować. Trzeba go oddać, ale ja myślę, że on idzie po prostu na kolejne, że tak powiem, role i kolejne rekwizyty po prostu. I to jest piękne. Chociaż gorset chcieli mi podarować, odmówiłam tego, tej przyjemności w cudzysłowie. Pani gra zarówno i w Polsce, jak i w Hollywood. Robi Pani fantastyczną karierę w Hollywood, no bo miała Pani okazję chociażby zagrać u boku Brada Pitta w Babylon. Jak to jest zagrać u tego Brada Pitta? U boku tego Brada Pitta? Znaczy, to jest... Pewnie, nie wiem, może ktoś powie, że to jest nieskromne, ale to jest naprawdę normalny człowiek i jak, znaczy ta myśl pierwsza, że o matko zagram z Bradem Pittem, jest rzeczywiście czymś niesamowitym, no jakby myślę, że każdy aktor marzyłby o tym, żeby zagrać u boku takiej gwiazdy, natomiast jak już przychodzi się na ten plan, to on jest po prostu takim zwykłym kolegą z planu i nie ma nic w nim takiego ekscytującego, jak nam się wydaje. Jest bardzo fajnym, wyluzowanym człowiekiem, bardzo super się z nim pracowało, jest przyjacielski, jest bardzo partnerski na planie i to było fantastyczne doświadczenie, ale też bym tutaj nie powiedziała, że robię jakąś spektakularną karierę w Hollywood. No, dało mi się, że tak powiem, zagrać w świetnym projekcie u oscarowego reżysera. Jestem z siebie pod tym kątem bardzo, pod tym względem bardzo dumna, ale też daleko do takiej wielkiej kariery. Ale wszystko przed Panią. Pani jest bardzo młoda, ambitna i co dalej? Czy tam jeszcze jakieś projekty są teraz na oku? Jesteśmy dopiero po strajku. Były święta, nowy rok, więc wszyscy, że tak powiem, się w tym Hollywood dopiero zbierają i podnoszą z kolan, bo to też był bardzo trudny rok dla aktorów amerykańskich i my też się podnosimy razem z nimi, ale już jakieś castingi ruszyły, także... Czym te castingi się właśnie różnią między Polską a Ameryką? W Polsce często idziemy do tak zwanego pokoju, no, robimy te castingi na żywo po prostu, a w Stanach robimy tylko i wyłącznie self-tape teraz, czyli nagrywamy i wysyłamy do producenta, do castingowca nagrania i
jakby po tym już jesteśmy wybierani. Nie ma żadnych testów, na przykład, nie wiem, chemii pomiędzy aktorami. Po prostu za pomocą self-tape'a jesteśmy wybierani do roli. Rozumiem, że też konkurencja jest tam większa. Ogromna. No tam, że tak powiem, jak się mieszka w Los Angeles, to co drugi człowiek jest aktorem albo aktorką. Więc rzeczywiście jest ogromna. Ale też jest bardzo dużo tych projektów. I nawet popatrzmy na polskiego Netflixa, jak nasze projekty są w tej chwili chwalone w Stanach i oglądane w ogóle za granicą. I też się bardzo fajnie w tym rozwijamy. Super. Ale to jest w ogóle piękne, że pani nie zapomina o Polsce i o polskich filmach, produkcjach, właśnie tylko łączy kariery i tu, i tu. Jak to pogodzić? Ale to jest bardzo proste. No w tej chwili jakby mamy samoloty. No fakt, że ten samolot leci 12 godzin, no ale no po prostu się wsiada w samolot, jest tam, jest tu. To nie jest w tych czasach naprawdę to już nie jest trudne. Tym bardziej, że rzeczywiście no jakby te castingi przeszły na te nagrania, więc można być w Polsce i też nagrać casting do Stanów. Nie ma żadnego problemu. Więc to nie jest trudne łączenie tego życia. A Polska jest moim domem. Tutaj jest mój dom i jakby ja najbardziej na świecie chcę się rozwijać w swoim kraju. A to, że się zdarzy coś w Hollywood, no to w ogóle są piękne dla nas takie perełki, nagrody naszej pracy. Natomiast Polska, bardzo chciałabym taką rozwijającą rolę dostać, w której mogłabym pokazać coś więcej. Czyli jednak mimo wszystko stawia pani na tą polską karierę? Oczywiście. Najbardziej lubię być w Polsce, ponieważ tu jest po prostu dobre jedzenie, a w Stanach jem papier, no bo to wszystko smakuje jak papier. I rzeczywiście jak zawsze wracam do Polski, to bardzo, bardzo muszę się powstrzymywać od tego, żeby nie przytyć, bo po prostu naprawdę no mamy na przykład fenomenalne jedzenie w Polsce, ale mam też tutaj rodzinę, mam tu przyjaciół, mam tu dom przede wszystkim swój własny, więc to jednak zawsze serce będzie w Polsce. Poza tym Stany też są bardzo specyficzne. Tam można, znaczy według mnie, ja na przykład jestem taką osobą, która może pobyć tam trochę, ale ja muszę czasami wrócić do Europy. Zima pani nie przeszkadza? Taka mroźna teraz? Właśnie, ja aż dzisiaj miałam łzy w oczach rano, bo ja kocham mróz. To jest moja ulubiona pogoda, uwielbiam mróz. Jeszcze jak jest słońce i mróz, uwielbiam wychodzić rano na spacer z psami, wdychać to powietrze. Uwielbiam mróz. Bardzo, bardzo ciekawe stwierdzenie. Jestem dziwna w tym, ale naprawdę uwielbiam taką pogodę. Bardzo lubię też, jak jest śnieg. Nie lubię deszczu i pluchy, ale śnieg i mróz dla mnie może być. A jak pani spędziła ostatnie święta? Bo wspomniała pani wcześniej o jedzeniu, że uwielbia polskie jedzenie, a u nas jest taka tradycja, że przecież tego jedzenia na święta jest dużo i wtedy ciągle tylko właściwie jemy. Jak to było u pani ze świętami? No właśnie tak było, jak pan powiedział. Jemy. Święta były bardzo rodzinne w tym roku. Połączenie dwóch naszych rodzin, także było bardzo, bardzo fajnie i myślę, że brakowało mi takich świąt, bo ostatnio rzeczywiście spędzaliśmy je mocno osobno z rodziną, a w tym roku zdecydowaliśmy, że będzie bardzo rodzinnie. Było super. To jeszcze tylko dopytam, czy łatwo jest pogodzić pracę z miłością? Bo i pani jest aktorką i pani mąż też jest aktorem. Czy dochodzi czasami właśnie w domu do jakichś takich perturbacji na tle aktorskim, że macie te swoje takie przygotowania do roli i już jest ta burza taka i co wtedy? Rzeczywiście to jest trudne, no bo zależy jaka rola i jak emocjonalnie do niej musimy podejść, ale myślę, że my z moim mężem w tej chwili mamy tak świetnie, jesteśmy w tym zgrani i dogadani, że na przykład ja strasznie nie lubię z kimś innym robić castingów. Najbardziej lubię z moim mężem, bo on mnie zna, on rozumie, on wie, czego ja potrzebuję, więc myślę, że on ma też w tą drugą stronę jest tak samo. Także nie, myślę, że w tym momencie akurat jesteśmy super w tym zgraniu, ale to jest trudne. Najtrudniejsze chyba jest to, kiedy ktoś dostaje rolę na przykład w innym miejscu, tak? I nie możemy być razem. I to są rozłąki, na przykład czasami, nie wiem, mieliśmy nawet taką rozłąkę na pół roku. To nie jest wtedy łatwe. Czy łatwo jest na przykład państwu recenzować siebie nawzajem? Tak. My nie boimy się krytyki, takiej konstruktywnej krytyki. Nie mamy z tym problemu.